Jak już jesteśmy we Wrocławiu, to zajrzeliśmy sobie na Borek. Na Borku jest potężna świątynia. No i ta świątynia nie jest świątynią katolicką. To sobie zajrzymy, co tam się dzieje. Nabożeństwa, to widzimy, że jest Centrum Chrześcijańskie Kanaan we Wrocławiu. I to jest świątynia zielonoświątkowców, czyli ruch pentakostalny. Także mamy cały ruch pentakostalny, bo jest to centrum zielonoświątkowców. Oczywiście oni wynajmują tutaj na różne biura, na różne fundacje chrześcijańskie, ale to centrum znajduje się, moi drodzy, na Borku we Wrocławiu. Także jeśli ktoś w sumie jest z ruchu pentakostalnego, no to jak najbardziej jest to ciekawa informacja. Niestety chcieliśmy wejść, ale zamknięte było. Nie mogliśmy, ale na pewno tutaj jeszcze sobie trafimy. Patrzę na ten pomnik, który jest z boku, bo wygląda mi jak w Katowicach korfanty. Ale zaraz zobaczymy, czy to jest korfanty, czy jakiś inny. Ta, powstania śląskie, 19, 20, 21. Także jakby ktoś szukał tej świątyni, to przede wszystkim musi znaleźć pomnik korfantego.